Witam Was wszystkich na naszym kanale. Czytamy to, co piszecie, bo po tym ostatnim filmiku, co mam nagrane gdzieś tam z maszlanki i czytamy, obserwujemy i było dużo tych zapytań o przynętach i o tym zestawie, jak ja to wiążę, ten końcowy zestaw do metody. I dzisiaj właśnie dzisiejszy temat dzisiejszego filmiku to będzie rozdzielone na tak dwa podtematy, czyli to będą moje faworyty przynęt, które stosowałem w sezonie 2023. No i przy okazji ją pokażę, jak wiąże ten końcowy zestaw. No to zaczynamy. Pierwszy temat. Faworyty, moje przynęty, dużo było zapytań. I zaraz Wam postaram się pokazać, co używałem, co mi najlepiej odpalało na tych wodach, co ja jeżdżę. Bo ja jeżdżę w 100% tylko komercji, także nie wiem, czy to odpali gdzieś tam na tych wodach PZW, czy na jakichś rzekach. Tylko Wam chcę pokazać, jak ja to łowię i jak ja to łowię na komercjach i w większości karpi. Czyli zaczniemy tak zwaną rozpakowkę mojej torby. Pierwsze co, to chcę stąd powyciągać takie przedmety, które mam w swojej torbie, ale gdzieś tam nie razu ich nie używałem, ale mam ich. Pierwsze to mam taki ekspander miękki z firmy bodajże Dynamite Bites. Jest to bardzo, bardzo atrakcywny ekspander. I tak pachnie, nie wiem nawet jaki to smak, jest bardzo taki mokry nawet z tym tłustem i taki... Tak mi bardzo pachnie tym octem, taki szybki, atrakcyjny zapach. Ale to nie razu nie używałem, nie wiem, mam to i gdzieś tam myślałem, że jak będzie zimna woda, trudne ryby i wtedy myślałem, że gdzieś tam użyję po prostu prosto na haczyk, bez żadnych bagnetów, bez żadnych gumek, ale gdzieś tam nie miałem okazji, także takie coś mam w torbie, ale nie razu to nie używałem. Druga rzecz, co nie używałem w tym sezonie, ale mam to, to też jest sztuczna kukurudza w różnych kolorach i w różnych rozmiarach, to są popki. Bo w sezonie wcześniejszym, 22, to gdzieś te popki kukurydzane bardzo mi dali dużo ryb, nie? A w tym sezonie jakoś nie miałem czasu, nie miałem okazji, także to jest drugi przedmiot, który nie używałem. Tak samo mam jeszcze popki od firmy CC Moore, 8 mm pop-upy. Też ich mam, są fajne kolory, bo nie wiem czemu ich kupiłem sobie, może za to, że bardzo takie fajne, mile kolory, takie, no nie wiem. Podobają mi się po prostu te popki, mam ich. I to jak kiedyś używałem, jak zaczynałem swoje przygody wędkarskie, to zaczynałem właśnie takie pop-upy, robiłem z twardymi peletami, takie balwany, że tu mam pelety 8 mm, to właśnie też stosuję, czy na gumkę, czy po prostu na włos. Jak stosuję to na włos, to robi się taki dugawy włos i właśnie z tymi pop-upami daję ich na pół i robi się po prostu balwana, czystą dziureczkę na włos i gdzieś tam... Gdzieś tam był taki sezon, jak ja zaczynałem, że bardzo fajnie to działało, tylko teraz kulkę mam całą, a tak ogólnie idzie na pół i bardzo taki fajny balwanik z tego wychodzi i gdzieś tam też to fajno pracowało. Ale w tym sezonie mówię, w tym sezonie te popki jakoś nie korzystałem, bo nie miałem na to okazji, ale te pelety, firma Sonubite, wszystkim znana, pelet Os, czyli to jest pikantna kielbasa, a to jest czosnek. Czy na gumkę pod metodę, czy na gumkę pod bombkę. Używałem jak najbardziej. Tylko to mam takie w pudeleczkach, a też jeśli używam pelet, którym strzelam, nie? Jak strzelam alerem, czy strzelam, nie wiem, skritingiem, kopensem, nieważne czym, to też używam to jakby na włos. Czyli to tak jakby mam w torbie, ale gdzieś tam mniej używałem. Od tego, co zaraz Wam pokażę, takie najciekawsze swoje. Co mi odpaliło najlepiej. No i zaczniemy z tego, że w tej torbie to mam tak. Mam chyba na pół. Polowa to jest wszystkim znany Ringers. Dobra, stara firma Ringers, który chyba mam najwięcej w tej torbie. Drugie pudełko to jest taka mieszanka. Zaraz jeszcze trzecie pudełko. Czwarty to jest Chocolate Orange. Też bardzo, bardzo fajna przynęta. Czyli z Ringersa miałbym cztery takich tych. Tu w tym pudełku dużym to mam mix. Nie wiem, czy Wam widać. Tu mam i te większe, 15, 12, mam i mini. I gdzieś tam powiem Wam, że to naprawdę ten pomarańczowy Ringers to robi robotę. Drugie pudełko z Ringersa to mam washouty wyprane, ale w dużym rozmiarze, w rozmiarze 10. I tu tak samo mamy wyprane te dziesiątki. Też stosuję, też łowię na to gdzieś tam spoko.
No i kolejne pudełko od Ringersa to są tak zwane pellet wouters. Jak nic się nie dzieje, jak jest ta trudna ryba, jakieś ta zimna ryba, taka zimna woda, to wtedy używam to i to tak to nazywam łowienie bez waftersa, czyli jak mam gdzieś tam ciemne zanęty czy pelety i do tego dodaję te kulaski takie niewidoczne i gdzieś bardzo fajnie to mi się sprawdza. Mam tak samo w dużym rozmiarze i w tym mniejszym, ale na ten sezon to możemy zrobić tak, żeby to wszystko i tak jeden smak, po prostu rozmiary i zrobię się, zaoszczędzi się trochę miejsca w tej torbie. Czyli z Ringersa mam takie trzy pudełeczka, gdzie to pracuję i już chyba drugi sezon mam to w torbie i to mnie ratuje często. Tak, kolejna firma, którą mam w torbie, to jest tak jakby, co większość mam, to jest firma MaćPro. MaćPro zaprezentowało te fajne wormsy, te ślimaki i też mi bardzo się spodobały. I to właśnie też lowię po zimnej wodzie, bo są malutkie, są takie, są duo, są żółte, różne. Naprawdę te wormsy to też robią roboty. A tak wam w tajemnicy wam powiem, że te wormsy z MaćPro dobrze działają na łowisku MaćPro. Nie wiem, czy to tak, ale tak się zgrało, że jak jadę na MaćPro, to łapię tam na MaćPro. Także no to takie coś ciekawego. Co jeszcze mam z tego MaćPro? Jeszcze mam, aha. Chyba najlepsza z tych wszystkich MaćPro to jest duo ananas w tym dwukolorze, biało taki żółty, biało kislotny, taki matrixowy i to naprawdę fajny smak i bardzo lubię tą przynętę. To jest taka jakby jedna z moich ulubionych. Czyli trzy. Aha, jeszcze z MaćPro mam takie większe duo, duo mango w rozmiarze bodajże tak, dziesiątka. To też gdzieś, ale to używam już może latem. Jak ta ryba już jest taka w periodzie tego mocnego żerowania, to wtedy używam takie właśnie te duże. Jeszcze z MaćPro mam taką żółty ananas i tak samo w dużym rozmiarze, czyli to robi robotę naprawdę. Na takich komercjach, tam gdzie ja łapię, to jest jakby, jak tak powiedzieć, jest fajna przynęta, bardzo, bardzo atrakcyjna na naszych łowiskach, na tych, co my łowimy. I aha, jeszcze z MaćPro, tu po prostu przysypane do pudelka od Ringersa. Tak samo jest ten duo, to powiem wam, że na to łowiłem w sezonie 22. Praktycznie tylko ta przynęta mi chodziła. Praktycznie na każdych rybach łowiłem od początku i do końca na to. To jest w rozmiarze 8 i taki sam ten, takie same jak to, jak ta dziesiątka, tylko w rozmiarze 8. Gdzieś tam i widzicie, jak kupiłem się od razu 3 albo 4 słoiczka tych małych, żebym miał na zapas, bo nieraz było tak, że po prostu na jednym wypadzie to po prostu te małe pudełeczko takie po prostu do zera wszystko było wykorzystane. I teraz mam w tym, no widzicie po sezonie ile mi połowę użyłem, czyli tak jakby dwa takich pudełka używiłem, to naprawdę spora ilość tego. Czyli to moje MaćPro. No i tak to u mnie wygląda. Dalej, co chcę powiedzieć jeszcze o swoich przynętach, co używam wcześną wiosną. Powiem wam szczerze, że do końca nie lubię tak łowić wiosną, jest zimna woda, w sensie na zawodach, nie, bo to tam też wiosną bardziej chodzi o to losowanie, gdzie trafisz w tą jamę, gdzie ta ryba siedzi. Można coś złowić, ale to tak bardziej przypadkowe łowienia i wtedy staram się kombinować właśnie, bo jak mówiłem na wcześniejszym filmiku, że dla mnie to jakby smak nie ma znaczenia. Ale jak jest bardzo zimna woda wiosną i wtedy ona jest czyściutka, nie? Bo jak lód schodzi nam, to wtedy woda jest czysta. I wtedy staram się grać właśnie na tych zapachach, tak, zapachach mocnych i na kolorze. Czyli zimna woda, to u mnie tak. MaćPro, kwas maslowy, to jest fajna przynęta. Wiem, że jeszcze kwas maslowy był z Marosa. Też kiedyś go miałem, też fajnie, ale gdzieś jakoś... Nie wiem, przy okazji kupowałem sobie to i kupiłem się to. Nie wiem, czy się to różni, czy mieć fajny zapach, biały kolor. Czyli gdzieś tam to mi zapracowało po zimnej wodzie. To jest też z MaćPro. Później, po zimnej wodzie jeszcze mam taką przynętę z Osmo, Toxica. Wszyscy też chyba znacie, co to jest. To jest bardzo atrakcyjny zapach, bardzo taki szybki. Czyli to druga przynęta na zimną wodę. I jeszcze chcę wam powiedzieć, że mam coś takiego z Method Money. Z Method Money nie spodziewałem się, że to mi tak odpali, ale powiem wam, że tu są fajne kolory w tym Method Money. No te podstawowe, co ja zawsze mówię, że ich lubię używać, ten żółty, różowy, pomarańczowy. Może tu brakuje trochę białego, ale biały to się ratujemy tym.
I to też jest tak jakby, to jest pineapple and butyric, no, czyli ananas z kwasem masłowym. Tak samo jest mocny i fajny zapach atrakcyjny i po prostu różnimy się tym, że tu są trzy kolory i gdzieś tam też możemy zagrać na tych kolorystykach w tej zimnej wodzie. Czyli zimna woda to u mnie to jakby Method Mania, Toxic i Zmać Pro z kisle masło. To używam na zimnych wodach, po zimnej wodzie. Jeszcze mam, jeszcze fajno mi się sprawdzało te większe przynęty, to tak jakby Soulbite Salmon Duo, ale w tym większym rozmiarze. To jest bodajże 8, tak, to jest 8. I powiem wam, o, widzicie, że mam całe pudełko, a drugie pudełko jest prawie wykorzystane, czyli no jakby trochę też poluwiłem na te przynęty, ale powiem wam, że to już takie grube dziesiątki, to już bardziej lowię w sezonie, jak ta ryba jest rozpędzona, jak ta ryba chce jeść, i wtedy użyłem właśnie takie większe, czyli mam, o, 1,5 pudełka z 2 mi zostało, czyli pół pudełeczka użyte. I do tego jeszcze spoko przynęta jest ta truskawa, tylko trochę mi się nie podoba, że jest krugla, ale zawsze mam nożyczek taki kancelarski, taki do papieru i dziś tam trochę to poobcinam boki i zrobię go z okrągłego, robię go podobnego do waftersa, czy na pół gdzieś tam sobie kombinuję i to mi też odpala ta truskawa z Soulbite'a. Czyli to bym tak odniósł do kategorii do Ringersa, kiedy łapię bardziej po cieplej wodzie, kiedy ryba fajno żeruje. Kolejne pudełko, i jeszcze mam z Mainline'a, Essential Cel. Kiedyś przyjechała tu na Mumfin taka dostawa, to były jakby nowości na ten sezon i bardzo mi się spodobał ten taki kolor. Nie jest on taki żółty, tylko taki piaskowy, z różnymi tam wkropleniami, tam jakieś różne kropieczki. No i naprawdę bardzo fajno pachnie. Może nie wiem, jak to tam rybie będzie oddawać, ale dla mnie po prostu, dla mnie to jest taki fajny i przyjemny zapach, czyli też go mam. Dziś może choć często nie stosowałem, ale przy okazji to się zrzucałem, próbowałem tam pojedyncze razy i gdzieś tam to też było całkiem niezłe. Czyli Mainline. I jeszcze wam powiem, bo dużo zapytań, czy ja używam dipów. Powiem wam tak, nie używam żadnych dipów, nie robię żadnych mieszanek. Jak mieszam zanęty towary, to nie bazuję to na likwidach, nie zalewam niczym, ale jak już mam taki moment, taki period, że ta ryba po prostu wcale nie chce współpracować, to wtedy wymyśliłem sobie takie, że będzie używał kulki z zadipowane. Te kulki z Mig Bites, to się nazywa Mig Bites. Ono chyba czeska firma i też ona u nas na półkach gdzieś tam niedawno, czyli to próbowałem kilka razy, ale jeszcze nie miałem czasu do końca to wytestować. Te kulki takie są takie gumowane, oni bardzo takie są miękkie, takie gumowane i są zalane dipem i oni, no takie gumowane, że jak go zgniecimy, puścimy i on od razu staje na miejsce, czyli takie bez pamięci jakby. I to mi się właśnie bardzo spodobało i wziąłem sobie na testy taką jagodę w dipie. Jagoda to będzie tak truskawka może, bliżej truskawka albo jakaś tam, nie wiem. A drugi to też jest ananas i butyric. I taki fajny kolor właśnie żółty. I takie coś gumowanego. Dla mnie to jest takie spoko na testy. Będę próbował. Jeszcze ten Mig Bites wymyślił coś takiego jak takie robaki. I też są zalane w dipie. Nie wiem, jak wam to będzie widać. Takie coś. Powiem wam, że raz próbowałem to na takim po prostu na zwykłych rybach, nie, bez zawodu. Powiem wam, że to robiło fajną robotę, ale po prostu nie dawałem na żadny bagnet, prosto dawałem na haczyk. Bagnet odcinałem z tym kawałkiem włosu i dawałem prosto na haczyk do metody. Powiem wam, że te robaki to trochę byłem zdziwiony. Naprawdę oni są sztuczne i to takie fajno to zadziałało. Nie wiem, to tak było jednorazowo, może po prostu trafiłem na tą rybę, że było tam sporo i ta po prostu była konkurencja, że ona pobierała. Musiałbym jeszcze po prostu trochę to potestować i zobaczę efekty myślę, że na kolejny sezon akurat są zadipowane i myślę, że to będzie dobrze pracowało w zimnej wodzie. Czyli taka firma Mig Bites, nie wiem, będziecie u nas, wpadajcie na tą półkę, zobaczcie sobie. Może komuś się coś spodoba. Tam jest duży asortyment tego, są duo różne takie, ale fajnie to, że jest w dipie. Tak jak ja nie korzystuję dipą, nie mieszam żadnych zanęt na bazie dipu, ja się wolę po prostu jakąś kulkę wziąć zadipowaną
I to myślę, że też da swoje, bo jak jest ta zimna woda, ta ryba nie chce współpracować, to na pewno coś trzeba tam zrobić, żeby jakoś zachęcić na to branie, na tą atakę. I właśnie wtedy spróbuję sobie łowić na takie właśnie toksik, endbutirik i właśnie na takie coś zadipowane. Ale to mało kiedy, bo ta wiosna, no ile ona tak naprawdę trwa? Od połowy marca do połowy kwietnia, 4 tygodnie, to tak naprawdę mamy 4-8 wyjazdów, jak lubimy sobotę, niedzielę, czyli gdzieś tam nie jest ta wiosna taka. A później co dalej, kwiecień, maj, to ta ryba już zaczyna się rozkręcać i wtedy już wchodzą w grę te inne przynęty i wtedy tak lubimy. Dobra, co jeszcze tu mam fajnego? O, tu, patrzcie, mam brudną taką torbę, bo nawet po sezonie jeszcze nie zdążyłem się wysprzątać. Pokazuję wam to, jak to jest, jak to u mnie wygląda. I chcę się powtórzyć, że nie robię tu żadnych nikomu reklam, nikt mi za to nie płaci i nie robię nikomu żadnych antyreklam, bo też miałem gdzieś tam na probie jakieś inne firmy, nie będę to mówił, co, że tak po prostu mi nie zadziałało. Może nie, że po prostu ono jest źle, a może powodem jest to, że po prostu ja nie umiem z tym pracować i gdzieś się nie dostosowałem do warunków, czy do łowiska, czy do pogody. Także pokazuję tylko to, co naprawdę mi odpaliło. Aha, to też jest z Maćpro Worms Duo Mango. Widzicie, manga mam dużo tak naprawdę, 3 pudelka, czyli mam rozmiar 12, rozmiar 8 i powiem wam, że też mało w pudelku mi zostało, połowa pudelka tego Wormsa. To tak jakby może moje ulubione przynęty z małymi hakami i jak jedziemy na to Maćpro, to tam ryba naprawdę lubi przynęty Maćpro. Nie wiem, co tam Krzysiu im dodaje, ale tak to właśnie działa. Dobra, zostały nam tu 3 pudelka. Aha, tu mam taki miks mieszany, też w pudelku Rangers. I tu są wszystkie te drobne Fujion 1, 2, 3, STP 1, STP 2 od Solbite'a. Wszystko się wysypałem do jednego dużego pudelka i naprawdę jak mi już to nie działa, to próbuję coś na to. Nie wiem, gdzieś tam też może za dużo na to nie łowiłem, ale czasami to też próbowałem na to łowić. To postawiłem sobie tu. W drugim pudelku, takim samym spod Rangersu, tak samo mam od Solbite'a te wszystkie duże przynęty, czyli salmony, salmon duo, żółto. Ten salmon żółto-czarny dobrze działa na waglera. Jak łapiemy na waglera, to naprawdę próbuję na to. Czarno-żółty i gdzieś tam daje to efekty. No, tu w tym pudelku mam wszystkie salmony chyba też wymieszane. O, taki mam żółto-pomarańczowy. Te STP 1, STP 2, po prostu to są te większe rozmiary i to też włożę wszystko w jednym pudeleczku. Czyli tu damy Solbite'a, Solbite'a damy na tą stronę, o, tu mam Solbite'a, duże salmony i małe te takie słodkie, nie wiem jak ten się zapach tam, słodkie i oni wszystkie jednego smaku, czyli to można na spokojnie wymieszać i to będzie git. I ostatnie pudelko, to mam żółtej, też Fujion 3, tylko widzicie, został mi tylko żółty kolor, bo tak naprawdę to jest też mieszane żółto, połowa żółtego, połowa białego i został mi sam żółty, dziś białego też wykorzystałem w sezonie, biały też jest fajny kolor, na białej lowie jak jest pochmuro, jak nie ma słońca i wtedy mi się wydaje, że na dnie jest też tam ciemniało, ciemnowato i wtedy bardziej ta ryba może lepiej widzi to, no nie wiem. Tak mi się po prostu pokładało, ale myślę, że to tylko nasze takie strategie i my się myślimy, jak to się tam rozgrywa, a tak naprawdę mi się wydaje, że trzeba po prostu trafić na rybę i ona będzie pobierać wszystko, co tam będzie w tym podajniku, bo tak naprawdę jak na mnie to ryba się schyla za podajnikiem, a nie za przynętą. Bo nieraz jak siedzimy nad wodą, lubimy to w sezonie, strzelamy tą procą i patrzysz na tą wodę, a tam gdzie twój stół, twój punkt, gdzie strzelasz, to tam normalnie widać, jak mól się podnosi. Czyli możemy się wyobrazić, ile tam ryb się już przykręciło, jak oni zorali to dno, jak oni wszystko tam wymieszali, że po prostu mi się wydaje, że tam żadnego koloru nie będzie widać. I po prostu to stado tych ryb chodzą, zaczynają po prostu zbierać, odkurzać wszystko, oni się poloszą, ty zacinasz i to takie tam rozgrywki się dzieją, że po prostu mi się wydaje, że co byś tam nie założył, to ona wszystko weźmie, bo to tak naprawdę... Staram się na przykład żonglować tymi przynętami tylko po zimnej wodzie, po zimnej i czyściutkiej wodzie. Może wtedy jest sens, jak na mnie, ale w sezonie, jak mówię, jak my widzimy wizualnie, że na 18 metrze na przykład gdzieś strzelamy, że jest podniesiony mól, no to myślę, że tam ryba nie będzie widzieć nic, a tym bardziej jak to wszystko wymieszane i zapachu tego, no nie wiem. Ktoś mówi, że
że koszyczek, że ta ryba może, ma taki zapach, że ona uczuje taką małą kulkę na haku przy tej ilości towaru, co podajemy w koszyczku. Nie wiem. Nie wiem, bo tego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sprawdzić, ale myślę, że jak oni wchodzą, to oni po prostu odkurzają wszystko jak leci i oni tam nie patrzą, czy tam jest żółta kulka, czy tam jest pomarańczowa. Po prostu zbierają i jedzą i konkurencja pokarmowa. Tam chodzi, mi się wydaje, o to, że kto więcej zje, no to tym lepiej, nie? No bo naprawdę konkurencja. Czyli no to, patrzcie, puste pudełko, to by było wszystko z mojej strony. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało, piszcie w komentarze, ile wy macie tych pudełek, bo ja tak naprawdę mam, nie wiem, około 20, może mniej. No te tak naprawdę bym odrzucił, bo na to tak mało kiedy łowiłem. No to tu mamy to naprawdę jeszcze też nie wytestowane do końca. Kilka razy tylko próbowałem, to byśmy odłożyli tu, to tu. I tak naprawdę mamy 3, 6, 9, 10, 12, 17, 20 pudełek mam, których jestem w stanie się obronić na tych wodach, co jeździ i nie wiem. Na pewno są też dużo innych dobrych firm, że robią wam tercje, bo teraz na rynku jest tyle tego, że tak naprawdę po prostu nie jesteśmy w stanie wszystkiego wytestować, bo po prostu fizycznie nie ma na to czasu. A tak jakby to, co mam w pudełkach, czyli żadnych tajemnic nie mam, jakiś stary, dobry Ringers, to jest jak na mnie jedno z najlepszych na rynku, co kiedyś tam, nie wiem, było. I na razie mi się wydaje, że ciężko to pobić, bo Ringers to jest naprawdę, robi robotę. I mam takie trzy pudełka, gdzie się bronię zawsze. Jeśli miałem żółty taki Ringers, chyba mi się skończył i po prostu się przysypuje 2-3 rozmiary do jednego pudełka. Czyli mam tak z Ringersa, trochę mam z Soulbite'a i te male, mówię, te male to operuję tymi na łowisku Match Pro i po zimnej wodzie na Maślance albo gdzieś na tych wodach, co jeździ, nie? I tak samo, widzicie, tak jak mówiłem, mam tych Mango Duo 3, fajno to działa, to jest naprawdę duży rozmiar, średni i ten ślimaczek, po prostu, ale powiem wam tak, że to nie, jak wy to kupicie wszystko, co ja mam, to nie znaczy, że to będzie tak normalnie, tak się działo, że ta ryba po prostu będzie to normalnie, po prostu trzeba się nauczyć z tym pracować i gdzieś tam umieć dopasować się do tego. Najważniejsze mi się wydaje, że to utrzymanie tej ryby. Utrzymanie ryby w łowisku, a to żonglowanie tym, po prostu trzeba się sprawdzić, jaki kolor dzisiaj. Może być tak nawet, że 3 godziny łowimy, nie wiem, na żółtego, a później nagle nie chce, dajemy jej coś innego, pomarańczowego i ona znowu się odpala i znowu żeruje, czy gdzieś tam. Po prostu dopasowania i patrzenie na tą wodę, co ta ryba chce w ten moment, teraz, dzisiaj. Może być tak, że z rana pochmurno mamy, zaczyna z białego, po 2-3 godzinach wychodzi słoneczko, wtedy zmieniam na żółty czy na pomarańczowy. Czyli wszystko trzeba patrzeć pod siebie i dopasować sobie te jakby przynęty tak samo do tych zanęt, do tych miksów, metod miksów. Czyli to tyle z mojej strony. Pierwszy temat mamy skończony, trochę mi się pogadali o tych przynętach. Widzicie, co mam, co używam, jestem otwarty, nie wiem. Zero reklam, zero antyreklam, co mi się sprawdziło, to wam pokazałem. Pokazałem wam prawdziwą swoją torbę, którą woziłem z sobą w sezonie 23 i myślę, że to dobry wybór. No dobra, teraz to odłożymy sobie i może przejdziemy do tego drugiego tematu. Tam szybko wam pokażę, jak wiążę swój ten. Na pewno większość wędkarzy już to umieją sobie zrobić, a może komuś się przyda i tak na szybko wam to uwiążę. Może ktoś z tego skorzysta. Także zapraszam na drugą część i na drugi nasz temacik wiązania zestawu z fluorokarbonu. Moi drodzy, żeby uwiązać ten końcowy zestaw, to potrzebujemy tak. To zaczniemy od samej końcówki. Potrzebujemy łączniki. Ja akurat używam tych z Prestona. Są różne byciówki, są różne, mnóstwo tego jest na rynku. Ja się jakoś dostosowałem do tego i gdzieś mi to leży. Po prostu używam koszyki z Prestona, tak samo na tych rurkach. ICL-y, ICS-y, przepraszam. I gdzieś to tam jedno w drugie wchodzi, nawet mi to tak się podoba i wiąże na tych. Tylko jeden problemik, że tam jest bardzo, bardzo malutka dziureczka. Jak mamy fluorokarbon jakiś gruby, to wtedy ciężko będzie tam to przewinąć, nie? Akurat ja używam fluorokarbonu z Foxu, z Fox, firma karpiowa, 0,35 i to jest naprawdę mocna. To jest drugi element, co potrzebujemy. Trzeci element to jest krętliki też nieważne jakiej firmy,
jak najtaniej. Ja mam Zunder Karpia jakieś tam 5 zł. Po prostu lubię większe rozmiary. I to akurat mam rozmiar 8. I jak na mnie, tu po prostu łaziłem gdzieś tu do góry na dziale karpiowym, po prostu założyłem te czarne zwykłe krętliki, mi się podobają po 5 zł. Nic się nie dzieje, trzymają i to jest trzeci. Czwarty element to jest krętlik z agrafką, do której będziemy przypinać, to będzie przywiązane na żyłkę główną i do tego będziemy przypinać bezpośrednio już ten gotowy nasz montaż. Wiadomo, rurka albo koszyczek. Przygotowałem i to dla was, nie wiem, mówią, że albo na tym, to już nieważne. No jakieś, aha, żyłka to tak wziąłem sobie, żeby było po prostu dla przykładu wam pokazać. No jakieś, nie wiem, akcesoria, nożyczki, zaciskacie. No i lecimy z tematem. Dobra, to przejdziemy do montażu tego końcowego zestawu. Tak jak już wcześniej wspominałem, robię to na Fox Illusion 0.35 16 LB. Nigdy tak nie było, żeby mi gdzieś to tam się oberwało, żeby to strzeliło. I podoba mi się ten fluorokarbon, nie jest jakiś twardy i nie jest takim jakby białym, prozoczystym kolorze, a tylko jest taki trochę ciemnowaty, nie wiem jak na ile wam to widoczne. I właśnie nie jest jakiś mega gruby, chociaż 0.35 jak na mnie to spoko wytrzymałość. Dobra, to weźmiemy tego fluorokarbonu. Tak jak wcześniej mówiłem, że używam te lączniki z Prestona. Są różne lączniki, są takie okrągłe beciowki z różnych firm, także kto co lubi, to ten używa. Tylko żeby po prostu ten fluorokarbon mogliście przyciągnąć czystą dziureczkę. Czyli ja zaczynam sobie od pierwszego elementu i teraz trzeba nam trafić w tą dziurkę. Tu akurat, patrzcie, jak obgryzam zębami, to wtedy nie mogę tam trafić, bo jest tak żyłka spleśnięta i jakby ciężko mi to, ale jak weźmie nożyczki i obytnie to, żeby to równiutko było, to wtedy na spokojnie trafiamy. O, mamy coś takiego. I teraz uwaga, jak to robię. Po prostu robię normalną skrętkę. Kilka razy, nie wiem, 6, 7, ile tam. Ile się tak na oko, plus minus. I później ten kawałek, co nam wystaje, daje w to oczko, co zostaje przy tym łączniku. I to jest cele wiązania tego. Zaciągam. Wiadomo, że to trzeba naślinić. Kulturalnie to się robi tak. No i tu uwaga, jak będziecie to zaciskać, zobaczcie sobie, to po prostu musicie patrzeć, żeby to się położyło jedno na drugie. Bo widzicie, jak to na razie, bo jak nieraz źle uciągnie, to mi się obrywa. To jest ważne przy tym utągnięciu. Ja to robię trochę z zębami, się pomagam. O, palcami. I to musi po prostu się położyć jeden na drugi i wtedy to będzie git. Teraz co robię? Sprawdzam sobie mocno już zaciskam, żeby teraz przed tym, bo jak już weźmie ta ryba i to już wtedy nie będzie czasu. I uwaga tu, obcinamy i zostawiamy, no nie wiem, jakieś 0,5 cm, 0,6, jak najdłużej, bo jeszcze ta ryba, jak weźmie, trochę nam tam ono uciągnie, żeby nam po prostu nie uciekło to, bo to jest jakby fluorokarbon, tak? Ale jak zostawicie 0,5 cm, a przed tym jak zostawić, to musicie już mocno na gotowo uciągnąć to, żeby to już było mocno uciągnięte i wtedy myślę, że to będzie, ta ja tak robię i gdzieś tam mi to pasuje. Czyli mamy tak uwiązane, 0,5 cm, ono tam wcale nie przeszkadza, bo to zakryjemy normalnie tą pierwszą częścią tego łączniczka, nie? Tej biciółki, o. Wciągamy to i już mamy wiązane. Czyli jest proste wiązanie, po prostu robimy taką skrętkę i to jest pierwszy element. Później co robię? Później odcinam i obcinam, nie wiem, no z taki metr dobry. Tak to robię właśnie, sobie tu do, o, tak, metr. Obcinam. Teraz co? Teraz albo koszyczek, no ja mówię wam, że ja się wiążę na tych rurkach, a później po prostu tam się daje koszyczek, ale może jak tu, to wiążę na tym, od razu na koszyczku. O, dajemy teraz koszyczek, to nam ładnie wszystko się dopasowuje, koszyczek. I co teraz robimy z tym końcówką? Tu robię normalnie podwójną pytlę, czyli nie podwójną, a dwa razy pojedynczą, o. Lepiej tak powiedzieć, że robię dwa. Jedną sobie pierwszą, przy samym tym. No takie oczko u mnie zostaje
powiem, że dłużej, nie wiem, gdzieś mi to tam nie przeszkadza. To jest pierwsze oczko i tu się robię taką jakby zabezpieczenie drugą. O, robi się to tam, w ten sposób, tak? I to jest bardzo proste wiązania. Nie wiem, czy ją widać. Po dwa takich petelki. Może na fonie tym. Jakoś tak. Tak wam pokażę. Podwójna petelka i to jest cała filozofia, to jest cały zestaw. Tu się też obcinam. Tu już, to nieważne, jak tam zostanie centymetr, to tam nie będzie widać. Dalej, do tego potrzebujemy krętlik, to co mówiłem, najtańszy. Ja lubię akurat większe, żeby mi gdzieś to tam się fajno kręciło na tych rybach, żeby ta żyłka się nie kręciła, żeby się nie paliła, bo to naprawdę, jak lubimy na bliskich tych liniach, często do 20 metrów, to ta żyłka naprawdę pali się mocno. Aha, i tu po prostu zrobiłem, nic nie powiedziałem o tym. I teraz co robię? Teraz mam tą pytelkę z dwoma węzlami, tu mam krętlik i teraz wam pokazuję, po prostu to wchodzi pytle w pytle, jakby tu daję w dziurkę pierwszą, później przyciągam cały krętlik i już mamy gotowe. Takie zestawy włożę sobie w torbie. O, odtąd i tak to się kończy. Takie coś włożę sobie w torbie. Na drabinkach jakieś, tylko ja nie włożę z koszyczkami, tak jak mówiłem, ale kto używa, to używa stałych koszyczków, takich z tych, to można się wiąże tak i po prostu wozić to tak samo na drabinkach. Ja się wiążę po prostu na tych rurkach samych, a później po prostu dorzucam czy metody, czy bombki, to już tam nieważne. Po prostu jest łatwiej dla transportowania. Kolejna rzecz, jak to przypinam do żyłki głównej. I to już wam też pokazuję. Tu mamy żyłkę główną. Wziąłem jakąś tam, nie jakąś tam, a wziąłem na to, co ławię, bo też używam tej żyłki, tego katrana, spodobała mi się w tym sezonie. I po prostu wiążę co? Co robię? Wiążę tak samo jak było na fluorokarbonie. Dwa wędzliki sobie pojedyncze. Jeden. Drugi. Jeden, drugi, zaciągamy to wszystko instrumentem jakimś. Obcinamy tą końcówę. I do tej żyłki właśnie daję jeszcze jeden krętlik, tylko tu już jest krętlik z agrafką. Ja mam akurat tu z góry. Są dużo firm, są różne spinningowe, niespinningowe, karpiowe. Są różne, ja mam takie. Teraz wziąłem sobie z półki, o, żeby wam pokazać. Czyli tu jest kolejny krętlik, tylko z agrafką, żeby do tej agrafki my mogliśmy dopnąć tego, całego naszego zestawu. I co? I tu mam tak samo. Podwójna pytla, oczko i to tak samo wchodzi jedno w drugie. Czyli bez żadnych węzłów, gdzieś tam nic nie wiąże, tylko wiąże sobie węzliki na żyłkę, na fluoro. O, tak to wygląda. Że daje niby po prostu w dziurę, później przerzucam to i przypuskam jedno w drugie i tu mamy też już gotowy zestaw, drugi. I czyli tak to u mnie wygląda na żyłkę końcowej, na głównej, czyli tak to u mnie przy ścietówkach jakby zostaje. Później przyjeżdżam na ryby, szybkie łączenia, tu się odpina, dopinam właśnie cały swój zestaw. I już mamy. Zobaczcie, jak u mnie to wygląda. Tu jest tak. Jeden węzeł, drugi na fluorokarbonie, później idzie krętlik, agrafka i jeszcze jeden krętlik i znowu dwa węzła. Tak to u mnie wygląda, tak u mnie się to krepi. I jak mówiłem o tym twardym olowiu na tym pierwszym filmiku, aha, właśnie zachęcam, kto tam jeszcze nie oglądał, albo kto oglądał, możecie jeszcze raz, tam są dużo fajna informacja. I właśnie tam też trochę mówiłem o tych fluorokarbonach, że tu właśnie dawałem wtedy to obciążenia, to się daje na żyłkę główną i się daje przy samych właśnie tych krętlikach. Tylko nie dawajcie to na sam krętlik, bo wtedy nie będzie to się kręcić, a nam chodzi o to, żeby ono się kręciło właśnie. Te dwa krętliki i ta agrafka jest po to, żeby się nie paliła ta żyłka, żeby ona się nie kręciła przy tych rybach, bo wiecie, jak holujecie tą rybę, to ta ryba się zachowuje po różnemu i tak się kręci, i tak chce od nas ucieknąć, i tak. I właśnie te dwa krętliki to nam pozwalają na to, że ta nasza główna żyłka nie spali się, nie? Zrobimy takie krótkie podsumowanie dzisiejszych dwóch tematów, takich moje faworyty,
sezonie 23. Mówię, nie wiem, czy jak wy to wszystko kupicie, czy to wam zadziała, czy to osia. Może na waszych wodach to nie będzie działało, może na wodach PZW to też nie będzie działało. Tylko wam chciałem pokazać to, co uważam, że to jest dobre. Dla mnie, w moich przypadkach, na moich łowiskach, tam gdzie jeżdżę, to jest dla mnie jakby faworyty. No i tak samo po tym zestawie, tak jak wcześniej wspominałem, że wydaje mi się, że dużo osób umieją sobie to zrobić, gdzieś tam to uwiązać, ale kto nie umie, no to przyda się taka fajna informacja. Rzeczy, na których to robiłem, niekoniecznie muszą być to te rzeczy, mówię, to każdemu co po kieszeni, jakby kto co uważa, że jest dobre. Ja na przykład używam tych akurat to, co mam tu, gdzieś tam umiem z tym pracować, tak samo z tymi przynętami. Po prostu nauczyłem się tej pracy, gdzieś ono tam zawsze mi ze mną współpracuje i jakby nie mam żadnych problemów. Także to tyle ode mnie na tym filmiku, na dzisiejszy dzień. Jak macie jakieś pytania, coś ciekawego, zadawajcie w komentarzach, postaramy się jeszcze coś tam nagrać, jak wam się spodobał content i ogólnie jak macie jakieś zapytania do mnie jako do zawodnika, do wędkarza, zapraszam do udziału w tych komentarzach, coś piszcie fajnego. Hej, też musi być wiadomo, ale zapraszam. No i widzimy się nad wodą. Do zobaczyska, hej.